Bardzo serdecznie witam Was w niedzielę 30 stycznia i pozdrawiam serdecznie z parafii ewangelickiej w Mikołajkach na Mazurach. Fragmenty biblijne na dzisiejszy dzień czytam z księgi proroka Ozeasza z rozdziału 14 i z 8 rozdziału Ewangelii według świętego Marka. Nie będziemy już mówić do dzieła rąk naszych, Boże nasz. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Analizując historię religii wyznawanych w różnych momentach dziejowych i w różnych miejscach na świecie, zauważamy, że bardzo często ludzie oddawali cześć różnym figurom, przedmiotom, ogólnie mówiąc wytworom ludzkich rąk. Jest w tym widoczny pewien brak logiki. Jak dzieło człowieka może być Bogiem? Jak figurka stworzona przez artystę lub rzemieślnika może mieć jakieś nadludzkie właściwości? W jaki sposób kawałek drewna, metalu lub kamienia może wysłuchać głos modlitw? Okazuje się jednak, że milionom wyznawców rozmaitych religii to nie przeszkadzało i po dziś dzień nie przeszkadza. My, chrześcijanie, mamy zupełnie inne rozumienie Boga i wiary. Bóg to nie wytwór ludzkich rąk. Jest dokładnie na odwrót. My jesteśmy gliną, a Bóg garncarzem, który ją formuje. To nie myśmy stworzyli Boga, to raczej On stworzył nas. Skąd to wiemy? Bo sam nam o tym powiedział w swoim słowie, czyli w Biblii. Teoretycznie wiemy to. Uczymy się Bożych prawd od najmłodszych lat. Ale mimo wszystko jest w człowieku coś, co próbuje odsunąć wzrok od prawdziwego Boga i kieruje go w stronę martwych przedmiotów. Kiedyś były to figurki bóstw, jak chociażby złoty cielec opisany w historii wędrówki narodu wybranego do ziemi obiecanej, a dziś mogą to być przedmioty, których pragniemy i których posiadanie staje się celem samym w sobie. Lepszy telefon, samochód, dom, pieniądze moglibyśmy tutaj jeszcze długo wymieniać. Jeśli pragniemy ich za bardzo, to zajmą niepostrzeżenie w sercu miejsce zarezerwowane dla prawdziwego Boga. I to właśnie Jezus nazywa pozyskaniem świata przy jednoczesnym poniesieniu szkody na duszy. Dzisiejsze fragmenty biblijne zachęcają nas więc do refleksji. Co jest dla mnie ważne? Komu albo czemu służę? Jakie miejsce Bóg zajmuje w moim życiu? Dobrze by było, gdybyśmy mogli wyznać za autorem biblijnym: nie będziemy już mówić do dzieła naszych rąk, Boże nasz. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący, łaskawy Boże, Tobie dziękujemy za dzisiejszy dzień. Tobie dziękujemy Ci za ten miesiąc, który powoli dobiega do końca. Tobie dziękujemy również, że Ty jesteś garncarzem, a my gliną. Dziękujemy Ci, że to Ty nas ukształtowałeś na swój obraz i na swoje podobieństwo. A jednak czasem o tym zapominamy. A jednak czasem wytwory naszych rąk stawiamy, Boże, wyżej od Ciebie. Czasem one zajmują Twoje miejsce w naszym życiu. I spraw, żeby tak nie było. Oczyść nasze serca, oczyść nasze myśli. Zajmij, Panie, to najważniejsze miejsce w sercu każdego z nas. Prosimy, pobłogosław nam w tym dzisiejszym świątecznym dniu. Prowadź nas, naszych bliskich, obdarzaj nas Twoim pokojem,
którego tak bardzo potrzebujemy w tym niespokojnym świecie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Wam wszystkim pragnę życzyć spokojnego, radosnego, pełnego Bożego błogosławieństwa dnia. Zostańcie z Bogiem.